Iha! Słuchacie kontestacji. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Opowieści pastora przedsiębiorcy. Więcej o mnie na mojej stronie www.koach.pl. Rób to, do czego jesteś stworzony. Nagrywam tą audycję w piątek, ty słuchasz ją w niedzielę albo i później, zależy jak ukaże się na serwerze. Natomiast wczoraj był tłusty czwartek. Jeden z lepszych dowcipów, jaki słyszałem, to siedzi gość w restauracji i zamawia kolejne pączki, do tych pączków zamawia kolejną kawę, podchodzi kelnerka i mówi, czy jeszcze jednego pączka? A on mówi, proszę pani, chętnie bym zjadł. Jednak na pierwszym już siedzę, a ostatni mam ciągle jeszcze w buzi. I tym optymistycznym i oczywiście bardzo pasującym do tematu dowcipem przechodzimy do tematu, który mówi, rób to, do czego jesteś stworzony. Pierwsza ważna zasada, jeżeli chodzi o robienie tego, do czego jesteś stworzony, to dopasuj pracę do siebie, nieodwrotnie. Dopasuj pracę do siebie, nieodwrotnie. Nie dopasowuj siebie do pracy. Wiesz, znalezienie właściwej pracy ma ogromne znaczenie. Tak, wiem, że wielu słuchaczy myśli, tutaj tu większość z nas bardziej myśli niż o wielkiej fortunie, posiadaniu eleganckiego samochodu, domu, wykonywaniu fascynujących zajęć w egzotycznych miejscach z interesującymi ludźmi. Tak, i życzę sobie i każdemu słuchaczowi, żebyśmy doszli do tego miejsca. I gdzieś tam w tej przygodzie życia jesteśmy na jakimś etapie, jednak większość z nas musi pracować i to ciężko i to przez długi czas. Jeżeli wyobraź sobie, jeżeli jesteś tak, nie wiem, dochodzisz do 50, tak, po 40 to się zaczyna, wiem, bo sam to przeszedłem. Po 40 włącza się taka funkcja pytania i po prostu coraz więcej pytań dotyczących życia zaczyna się pojawiać. Jak żyć, po co żyć, co ja osiągnąłem, jestem gdzieś w połowie, pierwsza połowa mojego życia się skończyła, jak tak będę grał, co ja ugram w drugiej połowie i tak dalej. Więc jeżeli przez ten czas wykonujemy zawód, który nam nie odpowiada, to odrzucamy dużą część naszego życia. Jest to niepotrzebne i smutne, tym bardziej, że głęboko w to wierzę, doświadczam i widzę coraz więcej ludzi, którzy zauważają, że satysfakcjonująca kariera leży w zasięgu ręki. Czy istnieje coś takiego jak idealna praca? Nie istnieje coś takiego jak idealna praca, ale istnieje coś takiego jak idealna praca dla ciebie. Czyli o co w tym chodzi? Nie ma czegoś takiego, żeby powiedzieć, ta praca jest dobra. Czasami to takie trochę zabawne jest dla mnie, ktoś pyta, Ty co robisz, jesteś szkoleniowcem, tak? A można z tego wyżyć? Ja mówię, no. Ja żyję i utrzymuję jeszcze rodzinę swoją z tego. I ktoś mówi, o, to fajne, ja bym też został i właśnie, to jest myślenie typu idealna praca. Czyli ten gość tam, a pojedzie sobie, zarobi za jeden występ tyle, o, to świetnie. No tak, tylko żeby mieć ten kontrakt, to często musi się dużo napracować, żeby mieć co przekazać ludziom, żeby umieć pomóc, musi się rozwijać. I właśnie, kiedy to się staje, musisz się rozwijać, musisz zdobyć kontrakt, to nie jest idealna praca dla ciebie, bo ty chcesz się rozwijać i jest pewna łatwość, nie do końca jest łatwo, ale jest pewna łatwość w znalezieniu rzeczy, ponieważ jeżeli zrobisz to dobrze, to wieść gminna poniesie to dalej. Więc jest idealna praca dla ciebie, ale nie ma czegoś takiego, że idealna praca, albo on zarabia tyle, tak to często ludzie w MLM-ach to mówią, zobacz, tyle będziesz zarabiał. Super, gdzie zarobisz więcej? Tak, jest kilka zawodów, gdzie można zarobić więcej i nie dla każdego MLM będzie dobry. Chociaż sam MLM jest w porządku, ale właśnie proponowanie MLM-u jako idealnej pracy, nie ma czegoś takiego, jest idealna praca dla ciebie. I o czym jest? Teraz trochę porozważajmy o tej idealnej pracy. Przede wszystkim ona przynosi osobiste spełnienie, ponieważ pielęgnuje najważniejsze twoje zalety, obdarowania i osobowość. Pasuje do sposobu, w jaki lubisz postępować i odzwierciedla to, kim jesteś. Pozwala w sposób najbardziej naturalny wykorzystywać twoje wrodzone aktywa, ponieważ ostatecznie największym aktywem jesteś zawsze ty i nie zmusza do robienia tego, czego nie robi się dobrze. No, przynajmniej nie musisz tego robić często. Skąd możesz wiedzieć, że wykonujesz właściwy zawód? To jest trochę tak. Jak musisz się zastanawiać, czy kogoś kochasz,
to najprawdopodobniej go nie kochasz, tak? No ale dobrze, kilka wskazówek można podać, po czym można poznać, że wykonuje się właściwy zawód. I dobrze o nich pamiętać, o tych wskazówkach, szukając idealnej pracy dla ciebie albo oceniając obecne zajęcie. Jeżeli wykonujesz właściwą pracę, to kilka rzeczy powinno nastąpić. Po pierwsze, cieszysz się na myśl o pójściu do pracy. Wow, idę do pracy. Ja akurat mam tak miejsce pracy, czyli na przykład to miejsce, gdzie część pracuje, gdzie teraz nagrywam audycję, to jest moje biurko, ono jest zaraz obok mojego łóżka, więc ja tak nie mam daleko na pójście do pracy i zarówno lubię spędzać czas w łóżku, jak i przy pracy, więc to jest świetny pokój, w którym teraz jestem. Drugie, czujesz się pobudzony przez to, co robisz, przynajmniej przez większość czasu. Czujesz, że twój wkład jest szanowany i doceniany przez innych. To jest ważny aspekt, tak? Że nie bujesz w obłokach, że inni też mówią, wow, to jest świetne, co on robi, doceniamy go, szanujemy i w ogóle. Odczuwasz dumę, kiedy mówisz o swojej pracy. Mówisz, wow, jestem, na przykład kiedy ktoś mnie pyta, jestem szkoleniowcem i ktoś, ludzie tak otwierają oczy czasami, a to znaczy, co robisz? Albo mówią, a wiem, u nas też tacy byli z ISO i z BHP, tak? To nie do końca ten typ szkolenia, ale ja czuję dumę ze swojej pracy. Lubisz i szanujesz ludzi, z którymi pracujesz. Ponieważ podobne przyciąga podobne, więc praca przyciąga pewnych ludzi, jeżeli się z nimi dobrze czujesz, jeżeli lubisz przebywać w kręgu ludzi z twojego zawodu albo potencjalnymi klientami, to jesteś we właściwym miejscu. Odczuwasz optymizm wobec przyszłości, mówisz sobie, wow, jestem w tym miejscu, ale będzie jeszcze lepiej. No i przynosi ci zarobki, które też są satysfakcjonujące dla ciebie. Więc tyle można powiedzieć o idealnej pracy. I ciekawa rzecz, tu na chwilkę pozwól, odwołam się do Biblii. W Starym Testamencie od czasu do czasu występuje Duch Święty, Duch Boży, tak, Duch Jahwe, jakkolwiek jest tam nazywany. I on przychodzi w szczególnych momentach do szczególnych ludzi. No i wiadomo, przychodził do królów, do proroków, do kapłanów. Jednak w II Mojżeszowej, czyli Księdze Wyjścia, w 31 rozdziale, ten rozdział zaczyna się tak. Rzekł Pan, czyli Bóg do Mojżesza. Patrz, powołałem imiennie Besalela, syna Uriego, syna Hura z plemienia Judy. I napełniłem go Duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem, wszechstronną zręcznością w rzemiośle, pomysłowością w wyrobach ze złota, srebra i miedzi, w szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie. I przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z plemienia Dan, a serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonywania wszystkiego, co ci rozkazałem. Jeżeli słuchałeś tych imion i myślałeś, że mówię o kumplach Bin Ladena, to nie, to nie byli kumple Bin Ladena. Okej. Natomiast to, co tutaj jest powiedziane, Bóg obdarzył tych ludzi Duchem Bożym do wykonywania rzemiosła, do wykonywania pracy. To pokazuje, że Bóg jest bardzo zainteresowany naszą pracą i chce nam w tym pomagać. Do tego się jeszcze odwołam, ale szczególnie w jakichś tam kręgach takich, których może w Polsce są bardziej popularne, jeżeli chodzi o opcje religijne. Jest takie myślenie, że są takie wzniosłe zawody jak pastor, ksiądz, muła w islamie czy rabin w żydostwie i są takie mniej wzniosłe jak to, że ktoś jest rzemieślnikiem. Biblia nam pokazuje, że każdy ma różne obdarowanie i że to nie jest kwestia jaki zawód wykonujesz, tylko jak wykonujesz daną pracę. Jak wykonujesz daną pracę. Tak. Więc jeżeli masz dopasować pracę do siebie, bo to jest ta myśl, którą teraz kontynuuję, to musisz przede wszystkim siebie znać. Musisz przede wszystkim siebie znać. Co jakiś czas spotykam ludzi, którzy mówią, chciałbym zmienić pracę. No, jest to najzupełniej w porządku, jeżeli człowiek się nad tym zastanawia, ma widocznie jakieś powody. Ciekawe, czytałem takie badania, które pozwalają wskazać, jakie są przyczyny zmiany pracy. 22% ludzi zmienia pracę, ponieważ dotychczasowa praca go nie zadowala. 19% ze względu na niezadowalające wynagrodzenie, czyli atmosfera pracy i to, co wykonuje, staje się troszkę ważniejsze, bo dopiero na drugim miejscu jest wynagrodzenie. 14% osobiste trudności w miejscu pracy, 11% brak możliwości awansu, 9% nie zgadzam się z polityką przedsiębiorstwa, 6% rezygnacja, 6% reorganizacja, 5%
że ktoś jest za coś odpowiedzialny, ale nie może podejmować decyzji, tak? Czyli ktoś jest odpowiedzialny za jakiś dział, ale to nie on podejmuje decyzję, więc jest odpowiedzialny za decyzję kogoś innego. I 8% to są inne powody. Więc są tego typu rzeczy, które skłaniają ludzi do tego, żeby zmienili swoją pracę. To są te najczęstsze. I załóżmy, że ktoś z nas jest w takim miejscu, że a może jesteś studentem, który chce wybrać pierwszą pracę, czy myślisz sobie o tym, żeby założyć jakąś własną działalność, tak? Ostatnio jakieś tam z unijnych środków reklama w telewizji, którą wczoraj oglądałem, mówiła, 2/3 miejsc pracy tworzą przedsiębiorcy. No, tak. Mam trochę obaw co do tej 1/3, bo wiemy dobrze, kto je tworzy i dlaczego i co tam się dzieje, no ale mniejsza o to. Więc jeżeli zastanawiasz się i nad próbą, nie wiem, zmiany pracy, w której jesteś, za rozpoczęciem własnej działalności, szukasz pierwszej pracy, to wiesz, trochę takich faktów, które czasami, kiedy człowiek myśli, że jest jakiś taki, Boże, no co ja robię, to kiedy usłyszy, że inni też to robią, to trochę uspokaja, więc trochę chcę cię uspokoić, że każdego roku miliony ludzi zmieniają pracę i w rzeczywistości większość osób w ciągu swojego życia rozwija 3-5 różnych karier zawodowych i to są dane, które zaczynają się zmieniać w stronę 5-7, tak? Bo ta rotacja jest coraz większa. Oczywiście ja rozumiem, że te statystyki nie zapewniają dużej pociechy, jeżeli utknęłeś w jakiejś kiepskiej pracy i czujesz, że nie możesz ich porzucić, tak? No bo jest kilka praktycznych przyczyn, dla których ludzie nie porzucają nagle pracy i nie podążają w innym kierunku. Każdy ma rachunki, które trzeba zapłacić, rodzinę na utrzymanie. O, może nie każdy ma rachunki i nie każdy ma rodzinę, jednak większość ludzi je ma. Zrezygnowanie ze stabilnych dochodów wymaga mnóstwa odwagi, nawet jeżeli pochodzą one z pracy, które nie satysfakcjonuje. Trudno jest szukać nowego zajęcia, wykonując stare. Każdy, kto próbował tego, żeby przypomina to trochę jakby pracę na dwóch etatach, a pomysł pozostawania bez pracy na określonych zasobach, na nieokreślony czas, tak, bez zasobów, to może przerażać. No i tutaj jakby kłania się trochę edukacja finansowa. Po prostu, jeżeli nie mamy odłożonych pieniędzy, które pozwolą nam przeżyć wtedy, gdybyśmy stracili pracę lub z niej zrezygnowali, to nie jest to dobrze. Dobrze mieć taką górkę finansową, dobrze jest ją odkładać i myśląc o zmianie pracy, dobrze jest zacząć od tego, że w ogóle odkładasz sobie coś i masz taką górkę finansową i później nawet jeżeli szukasz pracy, to masz większy komfort, bo przez jakiś czas możesz z niej żyć, bo do Schaffer mówi, że 3-6 miesięcy to jest minimum, tak, odłożonych pieniędzy, że wtedy nawet nie pracując masz, że każdy miesiąc ci się zamyka, tak, na zero przynajmniej. Większość z nas jednak nie posiada takich zasobów, więc kiedy żyjesz też inna trudność jest to, że człowiek jest istotą nawykową, przyzwyczajamy się, tak, przyzwyczajamy się do takiej pracy albo do innej pracy i no i w niej zostajemy. No więc zmiana zajęcia czasami przeraża, to jakby jest oczywista rzecz, nie chcę tego rozwijać i czasami łatwiej jest nadal robić to, co się robi, tak, że to wróg, ale chociaż swój wróg. Ale teraz dobra nowina. Nie i wcale nie będę tu mówił o Jezusie. Rozszyfrowując tajemnicę tego, w jaki sposób dopasować pracę do siebie, można znaleźć naprawdę satysfakcjonującą pracę, która podnosi jakość życia. Jest to warte wysiłku, które się wtedy podejmuje, bo jednak wysiłek jest tutaj konieczny. Co musisz wiedzieć, jeżeli chcesz dopasować pracę do siebie? Pierwsze, musisz wiedzieć, jakie masz zdolności, a po drugie, musisz wiedzieć, jaką masz osobowość. Zdolności osobowość. Dwa proste kryteria. I dzisiaj będę mówił trochę o zdolnościach. Wiesz, pokażę ci kilka rzeczy, które mogą cię zainspirować, nadać jakiś kierunek, ale szczerze mówiąc, jeżeli nawet byś wykorzystał tylko te rzeczy z tej drugiej części tej audycji, która się właśnie, wchodzimy w drugą część tej audycji, to już to wystarczyłoby ci, żeby odnaleźć właściwą pracę. Oczywiście mówimy dzisiaj tylko o zdolnościach. Za tydzień będzie o osobowości, tak? Bo te dwie rzeczy muszą iść w parze. Nie wystarczy być we właściwym miejscu, we właściwym czasie, trzeba być właściwą osobą, ale dzisiaj mówimy o tym, że jesteś o umiejętnościach. Więc tak jak ostatnio z kimś rozmawiałem i no i zauważyłem, że są różne definicje tego, co to jest pasja i to jest w porządku. Ja rozróżniam coś takiego jak pasja i hobby, tak? Bo ktoś powiedział, a pasja to jest to, co lubię.
Ja bardzo lubię grać w kręgle, jednak to jest moje hobby. W życiu bym się z tego nie utrzymał. Przez pasję ja rozumiem dogłębne pragnienie, które motywuje do czynu, wyzwala entuzjazm i nadaje kierunek naszym wysiłkom. Czyli przez pasję, życiową pasję, to jest dogłębne pragnienie, które motywuje do czynu, wyzwala entuzjazm i nadaje kierunek naszym wysiłkom. Można mieć kilka pasji, tak, zgadzam się i tak dalej. Natomiast coś w nas jest i tego nigdy się nie pozbędziesz, coś, co jest dogłębnym pragnieniem, tak? Coś wewnątrz ciebie, co motywuje cię do działania. Chociaż nasze zamiłowania jako ludzi są różne, to jednak dają się pogrupować w cztery podstawowe kategorie, więc teraz takie kilka praktycznych wskazówek. Cztery podstawowe kategorie i oczywiście każda z tych czterech podstawowych kategorii ma wiele podkategorii, natomiast zwykle człowiek ma zamiłowanie związane z jedną lub dwiema kategoriami, w których podkategorii może być więcej. Widzisz, i tu jest takie pytanie, jeżeli ktoś mówi, a nie rozumiem jakieś kategorie, podkategorie, coś to nie za trudne jest, nie jest za trudne. Jeżeli coś, wiecie, to co mówię, to jest wiedza po prostu przyswajalna przez średnio inteligentnego człowieka, a myślę, że większość słuchaczy mieści się powyżej tej kategorii, jeżeli nie wszyscy nawet. Mam nadzieję, że prowadzący również. O co chodzi? Jeżeli coś wydaje nam się za trudne, to wydaje nam się nie intelektualnie za trudne, tylko emocjonalnie za trudne. I dlatego, jeżeli zrobimy wysiłek, powiem sobie, dobra, może mi się wydaje za trudne, jednak ja zrobię, żeby nie było to za trudne, wtedy super, przełamujemy te bariery emocjonalne. To taka wskazówka coachingowa przy okazji. Więc te pierwsza kategoria to są relacje międzyludzkie. Dla niektórych ludzi najbardziej pasjonujące są związki z innymi ludźmi. Uwielbiają z nimi spędzać czas. Ludzie są siłą napędową ich życia. I możliwe podkategorie tutaj. To są dzieci, młodzież, bezdomni, uzależnieni, specyficzne subkultury itp. itd. Tak? Pierwsza kategoria relacje międzyludzkie. Druga kategoria informacje i idee. Są ludzie, dla których świat to informacje, procesy, wykresy, przyczyny, skutki. Uwielbiają oni podręczniki, analizy, tworzenie nowych metod i tym podobne sprawy. Tak? Czyli druga kategoria informacje i idee. Trzecia kategoria to sprawy i kwestie. Takich ludzi nazywamy ideowcami. Są takie zagadnienia ludzkiej egzystencji, przy których wszystkie inne dla nich bledną. Mogą to być sprawy związane na przykład z edukacją, polityką, zdrowiem, filozofią, kulturą, religią i tym podobne rzeczy. Więc trzecia kategoria, sprawy i idee. Czwarta kategoria to przedmioty lub zwierzęta. To są dla takich ludzi kluczowe kwestie. Przykładami takich zainteresowań mogą być drzewa, rośliny, instrumenty, komputery, hodowla zwierząt itp. itd. Więc czwarte, przedmioty lub zwierzęta. Pomyśl, które kategorie są ci najbliższe. Prawdopodobnie którejś dwa z tych czterech, a z tych dwóch pewnie jedno bardziej. I każde z tych zamiłowań pozwala pracować tak naprawdę w każdej dziedzinie życia, choć na różnych stanowiskach. Na przykład w policji, tak? Weźmy przykład policji. Potrzebni są ludzie, którzy będą rozmawiać z innymi ludźmi, zarówno z ofiarami, świadkami, jak i podejrzanymi. To są ludzie zorientowani na innych ludzi. Ludzie zorientowani na informacje i idee będą tworzyć podręczniki, analizować przestępczość w danym okręgu i tak dalej. Z kolei ludzie zorientowani na sprawy i kwestie będą propagatorami sprawy bezpieczeństwa, umocnienia oraz dobrego wizerunku policji. Natomiast ludzie zorientowani na przedmioty będą tworzyć, naprawiać, wymyślać różnego rodzaju sprzęt związany z pracą policyjną. Na przykład nowe kajdanki, świecące, fosforyzujące i grające gangster style czy cokolwiek innego. Niezależnie od zainteresowań, każdy może pracować w policji, ale nie każdy może i powinien robić to samo. I wiesz, to jest szczególnie ważne, kiedy szukasz pracy albo kiedy jesteś doradcą, który pomaga, tak? Wielu wychowawców, pedagogów, duchownych, psychologów. Zbyt łatwo często mówimy, ty się do tego nie nadajesz, tak? Bo jest jakiś stereotyp, kto do czego się nadaje. Policjant może się komuś kojarzyć wyłącznie z prowadzeniem dochodzenia. A my widzimy u kogoś zamiłowanie do komputerów, tak? I mówimy, a ty się do tego nie nadajesz. Nieprawda. Inna pokusa to jest tak zwana projekcja, tak? Czy ktoś ci wmawia, często nieświadomie, swoje predyspozycje, czyli tak na przykład jak ja uważam, tak? Ja jestem szkoleniowcem, uważam, że każdy mógłby to robić, bo skoro ja kiedyś przeraźliwie bałem się przemawiać do ludzi, teraz z tego żyję i to jest źródłem mojej wielkiej satysfakcji, to każdy może, no nie każdy. Albo często to są niezrealizowane marzenia, na przykład rodziców. Gdybym był lekarzem, to miałbym prostsze życie, więc niech moje dziecko nim zostanie. Tak, jest to szczególnie niebezpieczne, kiedy ludzie będący autorytetami nie szukają naturalnych predyspozycji swoich podopiecznych, ale mocno sugerują lub narzucają im swoje, ponieważ często inni podporządkowują się autorytetom i wtedy zamiast żyć swoim życiem realizują czyjś plan. Wiesz, to twoje życie, nikt za ciebie go nie przeżyje,
Tymczasem człowiek jest najszczęśliwszy wtedy, kiedy żyje zgodnie ze swoją pasją i tu mówimy teraz absolutnie w kontekście zdolności, a za tydzień w kategorii osobowości. A potem połączymy to w całość. Oczywiście dla pewnego balansu chcę powiedzieć, że zawsze są zadania, które mogą komuś nie sprawiać przyjemności, a jednak są do wykonania. Chodzi o to, że tego typu zajęcia nie mogą przeważać w twoim planie dnia. Więc jeżeli masz takie zajęcia, okej, masz je, tak? Natomiast jeżeli przeważają w twojej pracy, no to być może to nie jest właściwa praca. Ktoś kiedyś powiedział, oczywiście do pewnych rzeczy też dochodzimy, czyli ktoś kiedyś powiedział, zanim zaczniesz robić to, co lubisz, musisz zrobić to, co trzeba. Zanim zaczniesz robić to, co lubisz, musisz robić to, co trzeba. Tak, czyli odwołują się do swojej branży. Super jest stać w ekskluzywnym hotelu przy zapełnionej sali i zarabiać na tym mnóstwo kasy i być podziwianym, ale czasami trzeba zacząć od tego, że weźmiesz dwóch, trzech ludzi, którzy średnio chcą słuchać i próbujesz na nich wpłynąć i widzisz, tu się uczysz tak naprawdę najwięcej. Później zbierasz tylko owoce tego, co się nauczyłeś. Wiesz, nie wiem, czy widziałeś jakichś ludzi, którzy uprawiają surfing. To wspaniałe jest, kiedy możesz widzieć, jak taki człowiek wskakuje na deskę, z deską na falę, ona go unosi, on balansuje, utrzymuje się na jej grzbiecie, wykorzystuje siłę i płynie. To jest cudowny obraz życia pełnego pasji. Nie możesz wywołać fali, czyli swoich zdolności w sobie, ale możesz je wykorzystać. Czyli nie możesz wpłynąć na twoje zainteresowania, ale możesz je odkryć i rozwijać. Jeśli nie uda ci się wskoczyć na pierwszą falę, czekasz na kolejną. Czyli zawsze możesz spróbować ponownie, jeśli nie wyjdzie ci za pierwszym lub kolejnym razem. Co więcej, pewne zdolności odkrywamy dopiero w biegu życia. Często nie odkryjemy ich teoretycznie. A co najważniejsze, to kiedy człowiek już jest na fali, wspaniale się bawi, kiedy jest niesiony przez nią. Podobnie się dzieje, gdy odkryjesz swoją pasję i dasz się jej ponieść. Przeżywasz wtedy najwspanialsze chwile w swoim życiu. I odwołajmy się do tego, na przykład kiedy wykonałeś jakąś pracę, czy wykonujesz, tak? I myślisz o zmianie pracy, albo wykonywałeś jakieś zajęcie, myślisz sobie, czy to zajęcie jest właściwe dla mnie, albo robisz sobie taką symulację, czym mógłbym się w życiu zająć? Jak możesz sobie pomóc? Możesz zrobić sobie analizę, tak? Wiem, to może teraz wyglądać jakąś analizę, zastanawiać się, ale jeżeli chcesz coś zmienić, to musisz zmienić najpierw siebie, a zmiana siebie zaczyna się od zmiany myślenia. Więc pierwsze, na przykład jesteś w jakimś miejscu pracy, więc wypisz wszystkie czynności, jakimi się zajmujesz w swoim miejscu pracy. Tak? Następnie pogrupuj te wszystkie zajęcia na istotne dla twojego stanowiska pracy i nieistotne. Tak? Czyli masz wszystkie zajęcia, jakie masz w danym miejscu pracy, masz, czy będziesz miał, czy chciałbyś mieć i pogrupuj na zajęcia istotne i nieistotne i następnie zacznij od istotnych i określ, jakie są twoje kompetencje i jakie jest twoje zaangażowanie. I masz cztery możliwości. Masz odpowiednie kompetencje, odpowiednie zaangażowanie, właściwy człowiek we właściwym miejscu. Masz odpowiednie kompetencje i małe zaangażowanie, co oznacza, że to jest dobra umiejętność, jednak miejsce, w którym pracujesz, tak, być może branża, że jesteś dobrym sprzedawcą, jednak ta branża, konkretna branża, nie jest taką, która cię rajcuje. Trzecie, małe kompetencje i duże zaangażowanie, to pokazuje ci, że być może branża sama w sobie jest dobra, ale stanowisko nie jest właściwe. Czyli tak, jak najbardziej sprawy związane z meblami, ale nie z tym, żeby je sprzedawać, ale żeby na przykład je produkować. Tak? Jesteś podekscytowany jakby branżą, w której jesteś, natomiast mniej rzeczami, które robisz. Tak? Masz małe kompetencje i duże zaangażowanie. Ale masz małe kompetencje i małe zaangażowanie, no to nie jest twoje miejsce. Tak? I oczywiście kompetencje możemy zmienić zawsze, a zaangażowanie to jest kwestia, zaangażowanie właśnie nam pokazuje, czy to jest pasja. Tak? Właściwe miejsce rozpala zaangażowanie, natomiast kompetencje, kiedy masz małe, czyli czujesz, że masz duży zapał, a małe umiejętności, okej, umiejętności zawsze można podszkolić. Natomiast warto też się przyjrzeć tym nieistotnym rzeczom na danym miejscu pracy, które wykonujesz, bo tutaj też, kiedy okazuje się, że masz na przykład duże kompetencje i duże zaangażowanie, to być może to, co jest przy okazji twojego głównego zajęcia, to jest coś, czemu bardziej powinieneś się poświęcić niż głównemu zajęciu. A kiedy masz duże kompetencje i małe zaangażowanie, to prawdopodobnie umiesz to zrobić, ale to ci nie rajcuje i dobrze jest wdrożyć innych, nauczyć innych, ponieważ ty wiesz, jak to działa, więc uczysz innych. Kiedy masz małe kompetencje i duże zaangażowanie, to trzeba by podszkolić kompetencje,
A kiedy masz małe kompetencje i małe zaangażowanie, no to znaczy, że ta sprawa jest po prostu ci kulą u nogi, być może trzeba ją delegować i być może trzeba się pogodzić, no, że te drobne rzeczy, jeżeli to są drobne, po prostu będą przy okazji tego twojego głównego zajęcia. Więc to jest tak kilka rzeczy przeanalizować, tak? Rzuciłem ci te cztery kategorie życia. Pokazałem ci, jak przeanalizować zajęcia, w których jesteś, tak? Kilka tam audycji, jak żyć według życiowej pasji, też możesz sobie poczytać, tak? Jest dużo miejsc, gdzie możesz to odkryć. Pytanie jest, nikt nie odkryje tego za ciebie, ty możesz to odkryć, tak? Jeszcze jedną rzecz, tak? Powiem ci, która może ci się jakoś tam przydać. To na przykład jest kwestia tego, niektórzy tak mówią, mieli przy sobie jakąś taką małą kartkę i kiedy skończysz jakiekolwiek zajęcie w ciągu dnia, zapisz, co robiłeś i jak cię to ekscytowało, czy to było fajne, czy nie. Albo niektórzy mówią jeszcze inaczej, zapisuj tylko te zajęcia, które były dla ciebie ciekawe, tak? I potem pod koniec dnia, potem pod koniec tygodnia przeanalizuj, a może przeanalizuj z kimś i zobaczysz, czy jesteś we właściwym miejscu. Bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o pracę, tak, która się wiąże z tym, bo to często jest dylemat, no ja coś tam lubię, ale czy z tego można żyć? Tak, można żyć ze wszystkiego, jak najbardziej. I jedna z takich ciekawszych rzeczy, w piątej Mojżeszowej, tak, czyli Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 28, chciałem powiedzieć, ale to nie jest 28, tak, to jest 28, od wiersza 12 jest taka obietnica, kiedy ludzie mieli wejść do ziemi obiecanej i zacząć ją zagospodarowywać, to Bóg obiecał, otworzy Pan przed Tobą swój skarbiec dobra niebiosa, aby dawać deszcz na Twoją ziemię w czasie właściwym i aby błogosławić wszelką pracę Twoich rąk tak, że będziesz mógł pożyczać wielu narodom, ale Ty sam nie będziesz pożyczał. I uczyni Cię Pan głową, a nie ogonem i zawsze będziesz tylko na górze, a nigdy nie będziesz na dole, jeśli będziesz słuchał przykazań Pana, Boga Twego, które ja Ci dziś nadaję, abyś ich pilnie przestrzegał. I tu jest powiedziane, że Bóg zaangażuje się w naszą pracę, czyli pobłogosławi deszczem we właściwym porze, czyli stworzy właściwe okoliczności na zewnątrz i da takie błogosławieństwo, że nie tylko ty nie będziesz pożyczał, ale będziesz w stanie nawet pożyczać innym, o ile będziesz chciał, ale będziesz miał taką możliwość. Czyli ja to rozumiem, że kiedy robisz właściwą rzecz, odkryjesz swoją pasję, to ona pchnie cię także finansowo do przodu. Oczywiście, tam jest też taka wskazówka, jeżeli będziesz słuchał przykazań Pana Boga Twego, czyli niektórzy mówią, a jakieś przykazania, o co chodzi. I tutaj jedną z ważniejszych rzeczy słuchania przykazań Bożych to jest życie zgodnie ze swoją osobowością. Życie moralne, uczciwe, tak, też. Jednak moralność i uczciwość bardzo łatwo wpływa na naszą osobowość, nasze emocje, na poziom stresu, tak? Ktoś, kto żyje podwójnym życiem, na przykład zdradza swoją żonę, ma dużo stresu, to wpływa na jego ciało i to sprawia, że nie funkcjonuje dobrze, tak? Prosty przykład. Natomiast właściwa osobowość, rozumienie osobowości to jest coś, co nadaje polotu i to jest coś, zbyt często doradcy zawodowi koncentrują się na zdolnościach i umiejętnościach. To jest ważne, ale niewystarczające. Więc za tydzień będzie o tym, a na końcu jeszcze pokażę taką, no, ciekawostkę i nie tylko ciekawostkę, która może się przydać wielu ludziom, albo być dla nich przynajmniej ciekawa, a teraz mam trzy takie ogłoszenia. Pierwsze jest takie, że w Katowicach robię szkolenie na temat przemawiaj z pasją, tak? Pokażę, jak w prosty sposób, proste umiejętności, które dają wielką skuteczność w przemawianiu, w komunikowaniu się z ludźmi. Dzisiaj niedziela, więc do dzisiaj są zgłoszenia. Pewnie jak ostatecznie jeszcze mi napiszesz w niedzielę wieczór czy w poniedziałek rano, to jeszcze możemy Cię przyjąć. Prawdopodobnie tam około 3 wolnych miejsc mamy, więc zapraszam bardzo serdecznie. Więcej informacji na mojej stronie www.koach.pl. I też zapraszam Cię na szkolenie od pasji do biznesu. To będzie szkolenie, na którym gościem specjalnym będzie polski miliarder Krzysztof Jędrzejewski, 13. najbogatsza osoba w Polsce według listy Wprost. On będzie gościem specjalnym. Na końcu ja będę miał 3 sesje. Będę mówił o ludziach, którym się udało, pokazywał konkretne polskie przykłady. Będę mówił, jak odnaleźć życiową pasję, czyli coś w kontekście dzisiejszej audycji. I będę pokazywał, jak ją realizować, tak? Jak ją rozwijać. A Krzysztof Jędrzejewski opowie już z punktu takiego dojrzałego człowieka, który osiągnął sukces w wielu dziedzinach, także finansowym. Więc
To będzie 2 marca w Łodzi, jest ograniczona ilość miejsc, różne ceny, preferowani są studenci. Więcej informacji na mojej stronie www.koła.pl i też na stronie Od Pasji do Biznesu. Tak, jak sobie to wpiszesz w Google, tam coś jeszcze jest, to stworzona przez ludzi, którzy stworzyli to konkretne szkolenie i zaprosili mnie na nie, więc zapraszam Cię bardzo serdecznie. A teraz na koniec mówiłem, że jest ciekawostka. Otóż każdy człowiek ma swój taki osobisty styl pracy i to jest ciekawe, że Hemingway pracował na stojąco przy pulpicie. Goethe rozmawiał godzinami z nieobecnymi. W ten sposób znajdował rozwiązanie swoich problemów i radził sobie z pracą. Fryderyk Nietzsche pracował najchętniej w pustym schronisku górskim. Fryderyk Schiller stawał się szczególnie twórczy, gdy czuł zapach świeżych jabłek. Beethoven opanował sztukę ustalania priorytetów. Widzisz, każdy cel można osiągnąć różnymi drogami. I za tydzień powiem o tym, co będzie najlepsze dla Twojej osobowości. Zapraszam serdecznie i dzięki za wysłuchanie tej audycji. Wysłuchałeś opowieści pastora przedsiębiorcy. Ija! Słuchajcie kontestacji.